Zacznijmy od tego, co jest w tej chwili. W tej chwili jest noc. I wtedy, kiedy Jezus się rodzi, właśnie w tej chwili jest noc. Pastuszkowie pełnili straż nocną. Ta dzisiejsza Ewangelia jest pełna symboli, a wydarzenie jest tak istotne. Zresztą w Ewangelii nie ma wydarzeń nieistotnych, ale to jest tak istotne spośród wszystkich istotnych wydarzeń, że tu nie ma słów, które nie miałyby znaczenia, nie ma symboli, które nie miałyby głębokiego sensu. I ta noc ma swój głęboki sens. W Piśmie Świętym, w Biblii, noc niesie ze sobą bardzo wiele znaczeń, które niekoniecznie są bardzo przyjemne. Zresztą to jest nasze naturalne doświadczenie, że w ciemnościach ogarnia człowieka wątpliwość. Każdy, kto znalazł się kiedykolwiek w lesie, po zmroku, wie, o czym mówię. Człowiek ma bardzo słabe zmysły. Słaby wzrok, słaby słuch. A noc oznacza, że nie wiemy, co jest wokół nas. Dziwne dźwięki, dziwne szmery. W nocy człowiek szuka miejsca, gdzie byłoby jakiekolwiek źródło światła. Szuka towarzystwa innych ludzi, bo noc jest przerażająca. Ciemność to jest zapowiedź jakiegoś niebezpieczeństwa. Jest ta noc fizyczna. Są też mroki w człowieku. Człowiek pogrążony w mroku, w lęku, w zwątpieniu. Człowiek zdezorientowany. W Piśmie Świętym noc to jest symbol śmierci. Na zakończenie dnia każdy kapłan odmawia kompletę i ostatnie słowa, które się wypowiada w tej modlitwie, brzmią: noc spokojną i śmierć szczęśliwą daj nam, Panie. Noc to śmierć. Różnie sobie ludzie z tymi sprawami radzą i różnie te nasze noce wyglądają. Ja myślę, że tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy, to ten obraz nocy jest szalenie aktualny. Bo same te maseczki, które nosicie na twarzach, to jest symbol jakiejś nocy i mroku, który przeżywamy od 2 lat. Nawet teraz, idąc na tę mszę świętą, prawie że się spóźniłem, bo dostałem kolejnego SMS-a z informacją, że znajomi mają koronawirusa. Niepewność. Niepewność na naszych granicach. Niepewność o to, czy będziemy mogli żyć w pokoju. Niepewność jutra. Co chwila słyszę od różnych ludzi, że boją się, co będzie dalej, bo ceny tak wzrastają, bo sytuacja ekonomiczna się tak dynamicznie zmienia, że po prostu nie wiadomo. Ile takich nocy jest? Jakoś tak chyba szczególnie dużo jest tych nocy. Czy szczególnie silna jest ta noc czy mrok, który nas ogarniają i w naszym życiu społecznym. Włączymy telewizor, otworzymy gazetę. Wyjdziemy na ulicę, jesteśmy w stolicy. Tutaj się to wszystko kumuluje. Jest wielka dezorientacja. Jest wielki mrok. To jest nasze doświadczenie. To jest doświadczenie wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszyscy ludzie wszystkich czasów próbują
wyjść z tego mroku, rozświetlić go w jakiś sposób, zaprowadzić pokój, odnaleźć to poczucie bezpieczeństwa. I za czasów Jezusa też tak było i w tej Ewangelii jest to wspomniane, tak jakby przy okazji. Jest tu wspomniany cesarz August. I to był ten cesarz, który zaprowadzał pokój w cesarstwie. Pokój Rzymu. W całym świecie miał panować pokój. Ten spis, który był prowadzony, był elementem takiej polityki, która miała pomóc cesarzowi opanować ten świat. Właściwie oni sobie wyobrażali, że to jest cały świat pod władaniem rzymskim. Jak ten pokój ludzki wygląda, no to teraz możemy doświadczyć. Ile w tym jest przemocy jednego człowieka wobec drugiego człowieka? To, co dla jednego jest pokojem, dla drugiego jest jakimś wielkim uciemiężeniem bardzo często w tym naszym ludzkim świecie. Ciągle słyszymy, że za naszą wschodnią granicą dąży się do tego, żeby zaprowadzić pokój. Ile razy już w historii takie słowa padały, a potem rozpoczynała się kolejna wojna i kolejni ludzie ginęli. Taki był pokój rzymski. Mimo że nad drzwiami rzymskich pałaców była dewiza pokój na ziemi, ludzki pokój, to często brak pokoju. I w tym szczególnym czasie, w tej nocy ciemnej, w tej niepewności, którą przeżywamy, rodzi się Jezus, przychodzi dzieciątko. Wydarzenie, kiedy dziecko się rodzi, to jest niezwykłe wydarzenie. No, ksiądz niestety nie ma tego doświadczenia bezpośrednio, ale może obserwować. Jak ja obserwuję, jak się rodzą dzieci, szczególnie to pierwsze dziecko, jak się pojawia na świecie, a zresztą inne też, to jest po prostu rewolucja. Jak się pojawia dziecko, ojciec silny, pewny siebie, nagle głupieje. Jest zdumiony, że wynikiem jego działalności jest ten, który właśnie jest w jego rękach. Te 2 kilogramy z czymś tam, 2,5 czy coś takiego, nie? To jest po prostu totalna rewolucja. Dziecko nagle się staje centrum życia. Nie ma możliwości, żeby było inaczej. Trzeba wstawać w nocy. Na każdy alarm trzeba iść. Rodzice nie śpią, nie dojadają albo jedzą w biegu, no bo przecież dziecko jest w domu. O dziecko się człowiek troszczy. Tego SMS-a, co dostałem przed chwilą, no to jest rozczulające, wiecie, ale to zawsze tak jest. No właśnie, mamy koronawirusa. Ja pytam w drugim SMS-ie, jak przechodzicie? Jaka jest odpowiedź? Mamy? Przez 2 dni Karolek miał podwyższoną temperaturę, ale już jest dobrze. Ani słowa o sobie. Ja nie wiem, nie zdążyłem ją dopytać, a co z tobą? Nie? A co z mężem? No przecież najważniejsze jest dziecko. Instynktownie matka zawsze poinformuje o dziecku. Dziecko to jest ten, za którym by się w ogień skoczyło. Życie gotowi rodzice są oddać, jeżeli dziecku się może stać jakakolwiek krzywda. Najważniejsza osoba w rodzinie. Jak dziecko dorasta, ta duma rodziców, kiedy, no właśnie kolejne etapy życia, kiedy szkoła średnia, a już ślub, ojciec na ślubie córki. To są wydarzenia. I lęk
troska i noce nieprzespane i też wielka duma, a czasami też wielkie troski, bo dzieci nie tak się zachowują, jak rodzice zaplanowali. Ale to też wszystko z jakiejś miłości niesamowitej. I to jest ten szczególny moment tej nocy, kiedy się pojawia dziecko. I to dziecko przemienia tę noc. Nagle jakby ta noc się rozświetliła. Staje się to święta noc. Ja myślę, że w pewnym sensie w każdej rodzinie, w każdym małżeństwie, jak się rodzi dziecko, to się pojawia jakaś taki święty moment. Święty moment jakiejś wielkiej czułości, jakiejś wielkiej bliskości, jakiejś niewymuszonej, naturalnej miłości. Tak jest, kiedy się rodzi dziecko. I to jest bardzo ważny moment, na który zwraca nam dzisiejsze Pismo Święte uwagę, że w tych ciemnościach coś tak cudownego się dzieje. Bardzo tutaj pieczołowicie jest podany ten opis, że zawinęła w pieluszki, wypielęgnowała. No dzisiaj to mamy pudrują, smarują, całują, po nóżkach, po pupci. Ukochane maleństwo. To jest ten pierwszy obraz, noc. Dalej są dwa inne takie naturalne obrazy. Mianowicie pojawia się żłób. Bardzo ciekawe miejsce. Dzieci, które tutaj są, może nie widziały żłobu. Warto pokazać, jak będzie okazja. Żłób, miejsce, gdzie zwierzęta są karmione. Ten żłób pięknie święty Augustyn i inni ojcowie Kościoła komentują, mówią, w żłobie położony stał się pokarmem naszym. To dziecko, które tam się rodzi, za jakiś czas, jako człowiek dorosły, stanie przed innymi ludźmi i powie, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. To jest to dziecko. I to jest ten żłób. Grota. Tego w tym opisie nie ma biblijnym. Grota pojawiła się w tradycji chrześcijańskiej w II wieku, prawdopodobnie przynajmniej z tego czasu mamy pierwsze informacje. W 155 roku święty Justyn Męczennik wspomniał o tym, że Jezus narodził się w grocie. Być może było to takie zagłębienie w skalę albo coś wydłubanego w skalę. Podobno do dzisiaj w okolicach Betlejem są takie miejsca, gdzie ludzie mają takie zagłębienia obudowane drewnem. Częściowo człowiek mieszka w takiej grocie. Prawdopodobnie tak to było. Do dzisiaj jak pojedzie się do Betlejem, do tej bazyliki, o której ojciec proboszcz wspomniał na początku, to trzeba wejść do groty. Nad tą grotą został zbudowany kościół w IV wieku i do dzisiaj możemy tę grotę oglądać. Grota. Znowu jakiś niezwykły obraz, który tutaj się nie pojawia, ale ona się pojawi w Ewangelii Łukasza. Na końcu tej Ewangelii przeczytamy, że Józef z Arymatei zdjął ciało z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nie był pochowany. Tam jest ta grota. Grób Jezusa. Tradycja mówi, narodził się w grocie, a ciało zostało w grocie złożone. A potem pusta grota była pierwszym świadectwem zmartwychwstania Jezusa. Tu go nie ma. Czemu szukacie? Zmartwychwstał. To jest kolejny bardzo ważny symbol, który się pojawia w tej naszej tradycji przeżywania Bożego Narodzenia, które nas kieruje dalej. I rozświetla nam tę noc, te nasze smutki, te nasze troski, to, co dzisiaj nas tak przeraża.
Jezus jest szczególnie pośród nas obecny jako dziecko. Chciałem wam przeczytać fragment z dzienniczka siostry Faustyny, gdzie ona wspomina, ona bardzo często wspomina o właśnie Panu Jezusie jako o dzieciątku. Bardzo często widzi Jezusa jako dzieciątko. I była taka pasterka, tak jak dzisiaj jesteśmy na pasterce, była taka pasterka, na której siostra Faustyna była. I Bóg przyszedł po raz kolejny do niej jako dziecko. Ona tak relacjonuje to wydarzenie. W czasie pasterki ujrzałam małe dzieciątko Jezus w hostii. Duch mój pogrążył się w nim, choć mała dziecina, jednak majestat jego przenikał moją duszę. Głęboko przeniknęła mnie ta tajemnica, bo wielkie uniżenie się Boga to niepojęte wyniszczenie Jego. Całe święta żywe mi było to w duszy. My nigdy nie pojmiemy tego wielkiego uniżenia się Boga. Bóg, który się daje człowiekowi jako dzieciątko. Kiedyś siostra Faustyna zapytała Pana Jezusa, dlaczego mi się tak ukazujesz? Jako dziecko. On jej odpowiedział, bo nie chcę cię przerażać swoją chwałą, bo chcę, żebyś mnie jako dziecko przyjęła tak, jak się dziecko przyjmuje. Słuchajcie, to jest wielka wskazówka od Pana Boga, jak mamy w Niego wierzyć. Przyjąć Boga, jak dziecko się przyjmuje. Dlatego wam opowiadałem tak o tych dzieciach w rodzinie, może nieporadnie trochę, bo nie znam się na tym. Ale tutaj jest dużo rodziców. To sobie lepiej to wszystko możecie przetłumaczyć na swój język. Jak to jest, jak jest to dziecko, jak się nim opiekuje, jak się o nie troszczy. Jezus do nas przychodzi jako dzieciątko i mówi, tak właśnie, tak bądź ze mną, zaopiekuj się, zatroszcz, bądź gotowy oddać życie. Nie dlatego, że ja ci nakazuję, że cię zmuszam, tylko tak naturalnie, jak za swoje dziecko. Kiedyś rozmawiałem z taką mniszką, bardzo już starą, ponad 80 lat. Ponad 50 lat była w zamknięciu w klasztorze kontemplacyjnym. I w pewnym momencie tak mi się zwierzyła, mówi, proszę ojca, ja tak zawsze, mówi, odkąd jestem w zakonie, to właściwie mam taki zwyczaj, że codziennie sobie odprawiam drogę krzyżową. I tak siedzę godzinę, dwie godziny i myślę o Panu Jezusie, jak umierał na krzyżu za nas. Ale wiecie, ja to jest taka, tak sobie pomyślałem, to takie nienormalne jakieś jest, jakaś niedojrzała chyba jestem. No bo mówi, kilkadziesiąt lat odprawiać w kółko z tą samą modlitwę, pomyślałam sobie, trzeba się rozwinąć, zmienię to. Inaczej się pomodlę. Ojcze, trzy dni wytrzymałam, mówi, no nie mogę nie myśleć o tym, co Pan Jezus robi, dalej tą drogę krzyżową odprawiam. I tak na mnie spojrzała ta zakonnica i mówi z takim wzruszeniem, z takim przejęciem niesamowitym, mówi do mnie, proszę ojca, dlaczego ci ludzie, którzy tam chodzą po ulicach, nie myślą o tym, co Pan Jezus dla nich robi? Ojcze, dlaczego oni o tym nie myślą? Słuchajcie, to był jeden z jej podstawowych problemów. Jak można nie myśleć o tym, jak Pan Jezus się uniżył dla nas? Jak oddał swoje życie? Jak można o tym nie rozmyślać? Zobaczcie, ile my rozmów tu toczymy w Kościele o reformie Kościoła, o problemach etycznych, moralnych, bardzo ważnych, o tych różnych sprawach ekonomicznych, politycznych. Ale ile my rozmyślamy na temat tego, co Pan Jezus dla nas zrobił? Co to znaczy, że On się nam daje jako dziecko, że Bóg Wszechmogący, Stworzyciel świata, Pan tego świata, On się nam daje jako dziecko, któremu się zmienia pieluszki, który się pielęgnuje. Zachęcam was, spróbujcie przeżyć sobie w czasie tych świąt jakieś takie chwile refleksji. Nie nad swoim życiem, nie nad tym, co macie do zrobienia, co was czeka, z czym sobie nie dajecie rady, jakie macie grzechy. Zostawcie to wszystko na boku. Usiądźcie i pomyślcie po prostu, co Pan Jezus dla was zrobił, jak się urodził w Betlejem w tej stajence. Jaki On tam jest?
co to znaczy, że jest dzieckiem. Przełóżcie sobie to na swój język ludzki, doświadczenia rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego. Co to znaczy, że dziecko jest nam dane? Dalej drugi cytat z siostry Faustyny. Bóg przyjmuje nas jako dzieci. Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, ażeby podziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich mi udzielił, nagle ogarnęła mnie obecność Boża. Czuję się jak dziecko na ręku najlepszego Ojca i usłyszałam te słowa: nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z Tobą. Jego miłość przeniknęła mnie na wskroś. Czuję, że wchodzę z Nim w bliskość tak ścisłą, na której wyrażenie nie mam słów. Nie lękaj się niczego, ja jestem z Tobą, jestem w rękach Pana Boga. To jest odpowiedź na nasze lęki, to jest to światło rozświetlające dzisiejszą noc. W modlitwie na zakończenie tej mszy świętej powiemy: Panie nasz Boże, umocnij nasze siły przez obchód narodzenia Twojego Syna, którego ciało i krew przyjęliśmy w Najświętszym Sakramencie. Umocnij nasze siły. Przyjmij nas jako swoje dzieci. Przytul nas. Daj nam wytchnienie w tych trudnych czasach. Daj nam odpocząć w swoich ramionach. To jest ta nasza modlitwa i to jest wielki dar od Pana Boga w czasie tych świąt i tego dnia dzisiejszego. I dlatego ta dzisiejsza noc nie jest przerażająca. Jest piękną, świętą nocą, bo dziecko nam się urodziło i Bóg został nam dany, a my jesteśmy w najlepszych, najczulszych dłoniach naszego Ojca i możemy przyjąć to dzieciątko Boga, którego nie musimy się bać, który nas nie przeraża, ale który nas bardzo kocha, przychodzi do nas w swoim ciele i w swojej krwi.